sprawie zmiany umowy ustanowienia nieodpłatnego użytkowania nieruchomości powiatu kozmińskiego na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gostyninie, wyrażenia zgody na ich wydzierżawienie oraz na uszczelnie majątku ruchomego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gostyninie zakupionego do finansowania środków unijnych PFR na rzecz Arunia, spółka to spółka złożona 22 20 827 rubli jako dzierżawcy szpitala w Orzewie oraz przychodni regionowej w Gostyninie. Bardzo proszę, panie starosto, kto będzie reagował? Pan naczelnik Skiba. Bardzo proszę, panie naczelnik. Panie przewodniczący, wysoka rado, uchwała dotyczy dwóch kwestii. W pierwszej kwestii to jest majątek nieruchomości, który był wydzierżawiony przez Arion-Net, natomiast podjęło pod uwagę trudności finansowe, budżetowe oraz to w jakim stopniu lepsze wykorzystanie majątku, efektywniejsze wykorzystanie majątku, to zarząd tutaj proponuje przejęcie, czyli wygaszenie użytkowania na SPZ ZOZ-u i jako powiat wydzierżawienie Arionowi. No skutek taki, że część należnego czynszu wymaga przekazywana do powiatu. Natomiast druga kwestia dotyczy ruchomości, którą właścicielem z mocy prawa jest SPZ ZOZ, które zostały zakupione z dofinansowaniem unijnym i z dofinansowaniem PFR-u. I żeby można było w tej chwili, żeby spółka mogła skorzystać z tego, no to muszą, a jednocześnie, żeby powiat nie nawalił się na karę, to musi wykorzystywać tylko na kontrakt z NFZ-em, czyli nie może być wykorzystywane komercyjnie. Stąd równo, a jeżeli w tej chwili w pierwszym podejściu było jakby zadyskutowanie, że dzierżawie, no niestety dzierżawa, jak sama nazwa wskazuje, dzierżawić, to płacisz czynsz. Wobec tego właściwą formą jest użyczenie. I to jest ta druga kwestia do załatwienia tutaj tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był podejmowany przez Komisję Budżetu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Zatem odczytam treść uchwały. Uchwała nr 38, łamane przez 193, łamane przez 2013 Rady Powiatu Kozmińskiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany umowy ustanawiającej nieodpłatne użytkowanie nieruchomości powiatu kozmińskiego na rzecz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kozmińskim, wyrażenia zgody na ich wydzierżawienie oraz na użyczenie majątku ruchomego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kozmińskim zakupionego do finansowania środków unijnych i PFR na rzecz Arionet, spółka z Wałopolska, Zgorzowa 22 827 rubli jako dzierżawcy szpitala w Orzewie oraz przychodni rejonowej w Kozmińskim. Na podstawie artykułu 9 ustęp 1 artykułu 12 punkt 8 litera A ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w dzienniku ustaw 2013 roku pozycja 595 z późniejszymi zmianami o działalności ustawy o działalności lecznictwie dziennik 2013 roku pozycja 517 oraz paragraf 3 punkt 4 paragraf 4 ustęp 2 uchwały numer 19 łamane przez 87 łamane przez 09 Rady Powiatu Kozmińskiego z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zasad zbycia dzierżawy
najmu, oddania w użytkowanie oraz pożyczenia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu zespołu zakładów opieki zdrowotnej do gminy Dziennik Urzędowy Wojewody Mazowieckiego 2009 roku nr 60 pozycja 1535 Rada Powiatu Rostyńskiego uchwala co następuje. Treść macie Państwo przed sobą. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Osób jest za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego.